120 mm skoku, dropper, mocny silnik Panasonica i duża bateria, a do tego tryb automatycznego wspomagania i wskazówki nawigacji wyświetlane na ekranie komputerka. To atuty Kelisa Taygona, czyli roweru, który mamy dzisiaj ze sobą do testu. Zapraszamy. Słowacki Kelis ma w swojej ofercie dwie rodziny rowerów EMTB wspomaganych silnikami elektrycznymi. Pierwszą z nich jest Endurówka Teos. Rok temu testowaliśmy dla Was model F90, a w tym roku pisaliśmy również o najnowszym modelu F100, który ma olbrzymią baterię 825 Wh, mocny silnik o maksymalnym momencie obrotowym przekraczającym 90 Nm, a jednocześnie bardzo niskiej masie, jedynie 20 kg. Drugą rodziną są uniwersalne Hardtaila, tak naprawdę to są dwie gamy modeli, bo mamy Taygona, którego mamy tutaj, oraz bliźniaczy model Tayen, który ma geometrię dostosowaną do kobiecej budowy ciała. Męskie Taygony dostępne są tylko na kołach o rozmiarze 29 cali, natomiast damskie Tayeny występują w dwóch wersjach, na kołach dużych, czyli 29 cali, oraz w mniejszych rozmiarach w wersji na kołach o rozmiarze 27,5 cala. Zarówno Taygon, jak i Tayen dostępne są w trzech wariantach, to jest R90, R10 i środkowy R50. Wszystkie są zbudowane na tej samej ramie oraz mają ten sam silnik Panasonica razem z wyświetlaczem. Różnią się tak naprawdę tylko wyposażeniem, czyli napędem, amortyzatorem i tylko model R90 ma na przykład dropper. Sercem Taygona jest nowoczesna aluminiowa rama, wykonywana w pełni zautomatyzowanym procesie spawania przez roboty w fabryce w Europie. Taki sposób produkcji umożliwia zachowanie wysokiej precyzji oraz bardzo dobre spasowanie elementów ze sobą, czyli na przykład pokrywy na baterie. Rama oczywiście posiada wszystkie współczesne standardy, także mamy tutaj sztywne osie w standardzie Boost, taperowaną główkę sterową o bardzo dużej średnicy 1,5 cala, czy choćby wewnętrzne prowadzenie linek i pancerzy. Taygon ma nowoczesną ścieżkową geometrię, także ma dosyć płaski kąt główki ramy wynoszący 67 stopni, przy jednocześnie stosunkowo stromej rurze podsiodłowej, to jest bodajże 74 stopnie, a jednocześnie długą bazę kół, długie tylne widełki i spory drop supportu, dzięki czemu zachowuje on bardzo dużą stabilność przy większych prędkościach. Rower jest dostępny w trzech rozmiarach, M, L i XL. Tutaj widzicie ten rozmiar najmniejszy, czyli rozmiar M. Tak jak mówiłem, do redakcji trafiła najbogatsza wersja, czyli model R90. Jest on m.in. wyposażony w 12-rzędową grupę napędową. Tutaj jest mix Shimano Deore, SLX i XT. Tak, manetkę mamy z grupy SLX, przerzutka standardowo najwyższe XT, ale kaseta to już jest Deore. Natomiast niezmiennie oferuje ona bardzo szeroki zakres przełożeń, to jest kaseta o zakresie 10-51, tak jak mówiłem 12 rzędów, nie zabraknie nam przełożeń na pewno ani w dół, ani pod górę. W rowerze mamy zamontowany amortyzator RockShox 35 Gold RL, to jest bardzo fajna konstrukcja, która jest w hierarchii tylko jedną pozycję pod topowym seedem, natomiast podobnie jak najwyższy model posiada ona również sprężynę Debon R i tłumik Motion Control, dzięki czemu naprawdę bardzo fajnie pracuje. I to jest bardzo dobry ruch ze strony Kelisa, bo już niejednokrotnie Wam mówiliśmy, że według nas na elementach takich jak amortyzator i opony nie warto oszczędzać, bo tak naprawdę one sprawiają to, jak odczuwamy jazdę na danym rowerze. Oprócz tego mamy tutaj dropera o skoku 150 mm. Tutaj warto wspomnieć, że opuszczana sztyca jest dostępna tylko w tym najwyższym modelu R90. Ponadto bardzo fajne, mięsiste opony Schwalben Obynik w rozmiarze 29x2,35 cala. Jak widzicie, naprawdę bardzo duży i masywny bieżnik. Opona sprawia wrażenie większej niż jest napisane na boku opony, ale to prawdopodobnie za sprawą szerokich obręczy, które tutaj zamontował producent, bo one mają wewnętrzną szerokość 30 mm. Do tego mamy mocne czterotłoczkowe hamulce Shimano z tarczami 180 mm, także rower zatrzyma nas nawet na stromym zjeździe, także nie musimy się obawiać o siłę hamowania nawet w trudnym terenie. Także podsumowując, bardzo fajna, zrównoważona specyfikacja, nie ma tutaj jakichś wyraźnie odstających
słabych elementów, także ten rower pozwala naprawdę na fajną, agresywną jazdę. Jedyne moje zastrzeżenie, jakie tutaj mogę mieć, to szerokość kierownicy, bo jest to zamontowana kierownica o szerokości jedynie 720 mm, co przy takim rowerze z pogranicza takiego cross country i trailu, no widziałbym chętnie tutaj troszeczkę więcej. 720 to jest szerokość używana raczej w startowych rowerach cross country, a w takim rowerze trochę bardziej przeznaczonym na ścieżki do zabawy, myślę, że szerokość 750 mm albo w tych granicach byłaby bardziej adekwatna. Powiedziałem już o ramie i o wyposażeniu roweru, ale oczywiście nie mogę pominąć bardzo istotnego aspektu, jakim jest wspomaganie elektryczne. I tak, w przypadku Taigona, jak i Tayena, jak już mówiłem, wszystkie modele wyposażone są w mocny silnik Panasonic GX Ultimate. To jest najmocniejszy silnik z rodziny GX. Jednostka ma bardzo wysoki moment, maksymalny moment obrotowy wynoszący 90 Nm przy jednocześnie niskiej masie poniżej 3 kg, bo to jest dokładnie 2,95 kg i sterowana jest przy pomocy komputerka Side Color Display. To jest akurat jedyny komputer, jaki Panasonic ma w swojej ofercie. Dodatkowo wspomaganie zasila pojemna bateria Kelis V10, produkowana przy współpracy z firmą BMZ. Ma ona pojemność 725 Wh i jest ukryta w dolnej rurze ramy. Szczegółowy opis, jak działa system wspomagania od Panasonica, znajdziecie w osobnym artykule na naszym portalu. No ale oczywiście muszę wspomnieć kilka słów o nim również teraz. I tak, do wyboru mamy cztery tryby wspomagania. Jest to po kolei od najsłabszego do najmocniejszego: Eco, Standard, Auto i High. I teraz skupię się na tym przedostatnim, czyli na trybie auto, bo jest to coś, co wyróżnia system wspomagania na tle innych systemów na rynku. Co jest takiego wyjątkowego w trybie auto? Mianowicie, tak jak oczywiście w pozostałych poziomach wspomagania, silnik reaguje na reakcję, na to, z jaką siłą pedałuje kolarz. Natomiast jest tak, że w najwyższym trybie to wspomaganie zawsze bardzo mocno ciągnie, a w trybie najsłabszym jest bardzo delikatne. Czy pedałujemy, jak pedałujemy słabo, to powiedzmy dostajemy, nie wiem, 100 W wsparcia, jak pedałujemy z całej siły, to dostajemy 200 W. Natomiast w trybie auto mamy pełny spektrum mocy, także niezależnie od tego, czy jedziemy, jak jedziemy delikatnie i spokojnie, to rower działa tak, jakbyśmy jechali na trybie eco, natomiast jak pedałujemy z całej siły i jedziemy dynamicznie, rower to odczytuje jako dynamiczną jazdę, dostajemy pełną moc. Naprawdę bardzo fajny tryb. Chyba nie jeździłem nigdy na rowerze, który tak wiernie odwzorowuje jazdę, tak jakbyśmy nie mieli wspomagania. Także naprawdę mocna strona. Za sterowanie systemem odpowiada znajdujący się z lewej strony kierownicy komputerek Side Color Display, czyli kolorowy wyświetlacz, dwa guziki, którymi zmieniamy tryby wspomagania oraz trzeci guzik, którym przełączamy ekrany. Tych ekranów mamy tutaj 5. Tylko podstawowe informacje, ale to bardzo dobrze, bo nie rozpraszają nas, a mamy wszystko to, co jest niezbędne. Dodatkowo mamy tutaj włączniki na górnej krawędzi, włącznik całego systemu oraz świateł, a w dolnej części, na dolnej krawędzi mamy tryb Walk Assist, czyli na przykład jeśli wychodzimy z garażu, to naciskamy ten tryb i rower sam wyjeżdża. Naprawdę fajna funkcjonalność, bo przy rowerze ważącym 20 kilka kilogramów nie jest wcale tak łatwo go wypchnąć pod górkę. W tym miejscu parę słów jeszcze o tym zasięgu. Dzięki tej bardzo dużej baterii 725 Wh, tak jak już wspominałem, i stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na energię jednostki napędowej mimo jej dużej mocy, ten zasięg robi naprawdę spore wrażenie, bo wynosi od około 80 km w najwyższym trybie high przez 100-120 km w trybie auto, w zależności od tego, jak intensywnie jeździmy, po prawie 150 km w trybie eco, i to są wartości, które zweryfikowaliśmy i są realne, bo po przejechaniu prawie 80 km na tym rowerze nadal mam 39% baterii, także naprawdę świetny wynik. Drugą cechą oprócz trybu auto, która wyróżnia system wspomagania Panasonica od innych na rynku, jest to, że na wyświetlaczu możemy wyświetlić sobie wskazówki nawigacji. Jeśli korzystamy z aplikacji Komoot bądź aplikacji Wahoo, to możemy połączyć nasz telefon z komputerkiem i będziemy mieli tutaj wyświetlane wskazówki. Super opcja do jazdy po mieście, super opcja do jazdy na szosie. No, w
terenie jest to oczywiście trochę trudniejsze, bo dostajemy tylko wskazówki strzałkami, czyli na przykład skręć w lewo, jedź dalej prosto. Wiadomo, że w takiej sytuacji lepiej jak mamy narysowaną trasę, naniesioną trasę na mapę, natomiast nadal bardzo fajna funkcjonalność i coś, co wyróżnia Panasonica na rynku. Jedyne, na co tutaj możemy jeszcze zwrócić uwagę, to mieliśmy pewne problemy z połączeniem, ze sparowaniem komputerka z iPhone'em, natomiast w przypadku telefonu opartego na Androidzie nie było najmniejszych problemów i te wskazówki wyświetla nam od razu. Tutaj z naszej strony mała uwaga do wewnętrznego prowadzenia pancerzy, mianowicie wszystkie one wchodzą do ramy w jednym miejscu z lewej strony, przez co pancerz od dropera no, ma taki dosyć dziwną linię i bardzo mocno odstaje, przez co możemy nim łatwo zahaczyć o jakieś krzaki czy inne przeszkody. Także ten element wymagałby pewnego poprawienia, natomiast rozumiemy, że jest to spowodowane umieszczeniem baterii w dolnej rurze i konkretną możliwością prowadzenia przewodów wewnątrz. Podsumowując, Kelly Stygon R90 to bardzo fajna, udana konstrukcja. Dzięki zrównoważonemu i bardzo dobremu wyposażeniu oraz mocnemu silnikowi, fajnej geometrii, szerokim oponom z dużym bieżnikiem i dobremu amortyzatorowi, o którym już wspominałem. To jest rower, który śmiało możemy zabrać w góry i poszaleć na ścieżkach, ale jednocześnie bardzo fajnie nada się on do codziennej jazdy czy weekendowych wycieczek. Także bardzo fajna, uniwersalna konstrukcja, którą możemy szczerze polecić. Szczegółowy opis roweru oraz dodatkowe nasze spostrzeżenia możecie przeczytać w materiale, który znajdziecie na naszym portalu www.bikeword.pl. Jeśli podobał Wam się ten film, to zapraszamy do dania lajka, zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki, cześć!